Putin, póki nie opanuje sytuacji w Kijowie, nie może posunąć się dalej, a opanować jej bezkrwawo już się nie da. To Tomasz Sakiewicz w Gazecie Polskiej, niektórym wszystko kojarzy się z jednym, czyli co katastrofa smoleńska ma wspólnego z dzisiejszymi protestami i manifestacjami w Kijowie i w ogóle na całej Ukrainie. Gazeta Wyborcza, piórem Marka Bielina. Kaczyński, Kijów zbaw. PiS przyjął zasadę, że w sprawie Ukrainy wali w polskie władze bez względu na to, co robią. Sygnał dał Kaczyński zaraz po powrocie z Majdanu. Najbardziej absurdalna, ale też pouczająca była wypowiedź byłego szefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Urbańskiego. Dziś Ukrainę opuściła także Polska, ogłosił w Superekspresie. I dodał, że gdyby Lech Kaczyński żył, być może w ogóle by nie doszło do tego, co dzieje się na Majdanie, ponieważ on pojawiłby się tam dużo wcześniej, wtedy, gdy prezydent Ukrainy wykazywał coraz słabszą wolę do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a Unia Europejska nie wiedziała, jak go przeciągnąć na swoją stronę. Jak pisze Marek Bejlin, pomysł, że Lech Kaczyński zdyscyplinowałby Janukowycza i Putina w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Unią, należy bardziej do kabaretu niż do myśli politycznej, ale zarazem wyjawia sedno. Gdyby dziś rządził brat Lecha, Jarosław Kaczyński, Ukraina byłaby bezpieczna. To właśnie sugerują liczne komentarze z PiS i okolic tej partii, skupiając się na tym, że prezydent Komorowski i premier Tusk nie zajmują się Ukrainą, gdyż wybrali uległość wobec Kremla. Oni w dalszym ciągu żyją kursem prorosyjskim. Tak poseł PiS Witold Waszczykowski mówi o premierze, ministrze Sikorskim i europosłach Platformy Obywatelskiej. To wierutne kłamstwo, pisze Marek Bejlin, bo starania obecnych władz sprawiły, że Ukraina otrzymała propozycję stowarzyszenia się z Unią. Także wsparcie Unii dla Majdanu to w dużej mierze zasługa polskiej polityki. W dodatku cały czas trwają rozmowy polsko-ukraińskie na różnych szczeblach z obiema stronami konfliktu, choć co zrozumiałe, są dyskretne. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Już za chwilę Paweł Kowal, eurodeputowany Polski Razem, który jest w Kijowie, a teraz informacje. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych. Nie dotykajcie się ponad, kiedy jest prowadzenie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Nie będę Państwu mówiła, jak się zachować, ale powiem, co warto zobaczyć, usłyszeć i czego dotknąć. Kultura osobista w poniedziałek na piątek o 17:40. Adresowana w Zaciszu. Reklama. Twoja reklama skierowana jest do kobiet? Szukasz sposobu, żeby do nich dotrzeć. Nie mamy dla Ciebie rozwiązania. Dyktatorskich ustaw. Deputowani nie dogadali się jednak w sprawie amnestii dla protestujących. Do
oficjalnych rozmów w tej sprawie wrócą dziś o 10 polskiego czasu. Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przylecieli do Iranu, by dokonać wizytacji kopalni uranu. Inspekcja w kopalni Jinne w południowym Iranie będzie pierwszą, jaką Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przeprowadzi tam od 2005 roku. Szef uwikłany w skandal podsłuchowy brytyjskiej rządowej agencji wywiadu elektronicznego Ian Lowman ustąpił z końcem bieżącego roku ze stanowiska. Ze strony nie zapewnia, że było to od dawna planowane. Określenie osób o orientacji homoseksualnej jako chorych jest nieuprawnione, a słowa nie zabijam, ale leczy są niezgodne z zapisami konstytucji. Napisał w liście do szefa Radia Maryja księdza Tadeusza Rydzyka, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. Rydzyk komentował zmalenie tęczy podczas Marszu Niepodległości. Informacje sportowe. Marcin Krzemiński, zapraszam. Zaczynamy piłką nożną. Real Madryt w półfinale Pucharu Króla bez problemu poradził sobie w rewanżowym spotkaniu o awans z Espaniolem. Choć obrał go skromnie, bo 1-0. Dziś pozna swojego rywala w kolejnym etapie Pucharu. Będzie nim zwycięzca dwumeczu Atletico Madryt, Athletic Bilbao. Na razie najbliżej awansu jest ten pierwszy zespół. Obrońca tytułu tydzień temu wygrał u siebie 1-0. Wieczorem również FC Barcelona powinna bez większych problemów awansować do półfinału. Na Camp Nou zagra rewanżowe spotkanie z Levante. Tydzień temu wygrała z tym zespołem 4-1. Zmieniamy dyscyplinę. Michał Wołkiewicz może już nigdy nie zagrać w siatkówkę. Znany sportowiec ogłosił wczoraj zawieszenie kariery. Wołkiewicz powiedział stop w związku z licznymi kontuzjami, jakie męczyły go w minionych miesiącach. Ostatnim klubem, którego barwy reprezentował, był AZS Częstochowa. Teraz może go zamienić na polityczną partię, konkretnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ponoć siatkarz chce startować w wyborach do Europarlamentu właśnie z ramienia SLD. Kamil Kapiński, Stok FM. Filip Rajkonen, kierowca zespołu Ferrari, był najszybszy pierwszego dnia testu teamu w Formule 1 na hiszpańskim torze Jerez. Najlepsze okrążenie pokonał z prędkością minuty i 27 sekund. Lewis Hamilton ze swojego Mercedesa uderzył w bandę ochronną z opon i uszkodził przód nowego bolidu. Trzykrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel przejechał tylko 3 okrążenia toru i musiał się wycofać z powodu awarii. Z boksu na tory nie wyjechał żaden kierowca teamu McLaren, gdyż w samochodzie doszło do awarii instalacji elektrycznej. Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu Międzynarodowa Federacja Samochodowa zaplanowała 3 serie testów dla ekip Formuły 1. Pierwsze w Hiszpanii zakończą się w piątek. Dwie kolejne odbędą się na krainie w terminach 9-22 lutego i od 22 lutego do 2 marca. A skoro już mówimy o Formule 1, to wracamy do tematu stanu zdrowia Michaela Schumachera, który kilka tygodni temu uległ wypadkowi na nartach. Nadal jest w śpiączce farmakologicznej, a lekarze coraz częściej twierdzą, że jeśli nawet wyjdzie z tego stanu, to są coraz mniejsze szanse na jego wyzdrowienie. Jeśli Schumacher obudzi się i będzie mógł samodzielnie chodzić, jeść czy ubierać się, będziemy mogli mówić o triumfie ludzkiej wytrzymałości, napisał na swoim blogu szef lekarzy Formuły 1 Gary Harsin. Na termometrach dziś od minus 13 stopni w Suwałkach, przez minus 8 w Warszawie, Lublinie i Gdańsku do minus 4 stopni w Katowicach. Niemal w całym kraju będzie wietrznie i niemal wszędzie może przelotnie padać śnieg. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Godzina 7:25. Tomasz Sekielski, to jest poranek Radia TOK FM. Teraz przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Paweł Kowal, Polska Razem, członek delegacji Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam z Kijowa. Jak poranek na Ukrainie? Z tego co wygląda spokojniej niż w ostatnich dniach, w wczorajszych decyzjach Parlamentu i decyzjach prezydenta, zrobiło się faktycznie na Ukrainie tak, zrobiła się lekka polityczna odwróć, ale ja nie sądzę, żeby tutaj można było mówić o realnym przełomie. Ja raczej jestem bardziej sceptyczny w stosunku do wielu komentatorów. Po prostu obie strony tego szalenie intensywnego sporu znają, że kilka kroków negocjacji i słusznie daje pewne wytchnienie, nie daje rozwiązania ukraińskich problemów. Co przyniesie dzisiejszy dzień według pana? Powinien jednak przynieść amnestię. Mam nadzieję, że trwające w ciągu nocy rozmowy pomiędzy liderami opozycji i większości, jednak partii grupy większości, to zawsze warto zaznaczać, ta przewaga partii regionów
parlamencie Rady Najwyższej jest minimalna. No te rozmowy, mam nadzieję, będą rezultat w tej postaci, że wznowione obrady o 11 przyniosła mnie. W tej sprawie przynosi też efekt, o co ja apelowałem od wielu tygodni, o to, żeby polska dyplomacja, nie tylko polska dyplomacja, aktywizowała Stany Zjednoczone, aktywizowała Francję, Niemcy, Wielką Brytanię. I tutaj widać, że są takie telefony, jak telefon od Bidena, takie gesty, jak stała obecność polityków unijnych w Kijowie, przez sam fakt, że się odbywają, troszeczkę ładzą napięcie i wpływają na zasadzie takiej zdecydowanej, a jednak pokojowej perswazji wobec władz na pewne korekty kursu tej polityki. Ale rozumiem, że ta amnestia, o której teraz pan mówi, miałaby dotyczyć tylko tych, którzy zostali zatrzymani podczas protestów, tak? Teraz tych trwających. Chodzi o tych, którzy zostali zatrzymani, dokładnie, bardzo precyzyjnie pan to powiedział, bo nie tylko o tych, którzy zostali skazani. Czyli o tych wszystkich, którzy od początku protestów w listopadzie ubiegłego roku w różny sposób zostali pozbawieni wolności lub są pod takim zagrożeniem, że ich wolność zostanie ograniczona lub zostanie pozbawieni. A co z Julią Tymoszenko? Ona nie jest częścią, tej dyskusji. Jednak widać wyraźnie, że mimo, że nie jest obecna na Majdanie, nie jest obecna także w jakby codziennym życiu Majdanu, to jej wystąpienia i apele spotykają się z dużym rozgłosem, z dużym aplauzem i na pewno zmiana władzy na Ukrainie, czy poważne korekty rządowe muszą prowadzić konsekwencje, wszyscy wiedzą, także do tego, że Julia Tymoszenko znajdzie się na wolności, bo to było gdzieś jej uwięzienie było jedną z praw przyczyn obecnych turbulencji politycznych, obecnego konfliktu, bo to nie chodziło przecież tylko o umowę stowarzyszeniową, ale także o polityczne aspekty konfliktu, o zmianę konstytucji z 2004 roku, która już po tej zmianie przestała dawać możliwość jakiegoś balansu politycznego, no i wreszcie wieloletni strukturalny kryzys społeczny. To wszystko razem wyprowadziło ludzi na ulicę tak naprawdę. Było także ludzie Tymoszenko i fakt, że ona nie jest na wolności, nie jest się przywódcą opozycji. Z kim spotkała się delegacja Parlamentu Europejskiego? Tymczasem jesteśmy po rozmowie z Witaliną Kluczką, jesteśmy po rozmowie z komisarzem Królem, który tutaj przebywa. Jesteśmy po spotkaniu z Artymiem Jeseniczem, przedstawicielami Swobody. Także tych spotkań jakiegoś czasu było sporo. Dzisiaj zaczynamy od spotkań z organizacjami społecznymi, które odpowiadają Majdan, które są animatorami Majdanu, ale też jest zaplanowane spotkanie z kościołami ukraińskimi. Kościoły zaczęły tutaj odkrywać w ostatnim czasie trochę większą rolę. No i wreszcie oczywiście ta seria spotkań z przedstawicielami władzy, czyli prezydent, rząd, chciałem powiedzieć premier, powtórzańszej dymisji, a Darow zgodnie z konstytucją Ukrainy nie pełni już swojej funkcji. Reprezentuje go wicepremier Arbuzow, który ma pełnić obowiązki premiera, także to będzie... Ale te spotkania są już umówione? Te spotkania są umówione, chociaż oczywiście to jest trochę taki tryb rewolucyjny i mimo tego, że są umówione, to w programie przy wszystkich jest taka adnotacja, że są do potwierdzenia. Ale na razie się odbywają i myślę, że to jest dobra okazja dla obu stron. To też jest pewna już taka typowa dla Ukrainy, typowy dla Ukrainy element kultury politycznej, że tu jednak wszyscy chcą się spotykać. To nie ma tak, że ktoś się nie chce spotykać. Obie strony konfliktu wiedzą, że po pierwsze są już w stanie same ten konflikt łagodzić. Nikt nie prowadzi żadnych mediacji. To znaczy takie informacyjne spotkania, jest trochę sugestii, jest trochę dywagacji, jak można by postąpić, ale nie ma tego elementu mediacji. To świadczy o pewnym dojrzewaniu sceny politycznej na Ukrainie. Z drugiej strony wszyscy, i oczywiście wszyscy chcą się spotykać. Nie ma takiego problemu, że ktoś mówi, ja się na ciebie obrażam. No, ja sam promuję takie podejście, przypomnę do tego innych posłów, żebyśmy się w żadnym razie nie stawiali jako strona sporu na Ukrainie. Możemy mieć pogląd na sprawy, jak one powinny być rozwiązywane, ale nie powinniśmy stawiać wrażenia, że jesteśmy tylko po stronie tej czy innej partii, dlatego że to szalenie utrudnia później politykę. A jeśli spotkacie się z prezydentem Janukowyczem, to co chce mu pan powiedzieć?
Ja myślę, że nie będę miał okazji sam mu czegoś mówić w takim sensie, żeby wypłaszać jak się umieje, dlatego że delegacji jest tym razem Elmar Brok, przewodniczący spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, ale myślę, że przekaz dla prezydenta Januszewicza jest szalenie prosty. Nie ma żadnych dopadów. Trzeba mu powiedzieć, że każda ofiara na Ukrainie, nawet jeżeli praw wykryci, ktoś powie, że to wszystko się zdarzyło w zamieszaniu, jest w tym sensie moralnym obciążą władzę. Obciążą władzę, dlatego że to władza ma instrumenty w ręku, by ludzi chronić lub narażać na niebezpieczeństwo. I dlatego podstawową kwestią jest zaprzeć panu przemocy. Stąd było tyle moich apeli, żeby przywódcy z Zachodu, to w ogóle naszej dyplomacji dzwonili, to niemal codziennie. To jest taki lekkotowiec dyplomatyczny, jak ja to nazywam. Także po pierwsze mu to powiem. Po drugie powiem mu, że te wydarzenia, które zaszły, które były przez ten stary, powinny być w 100% wyjaśnione. To jest kwestia wiarygodności nie tylko tego człowieka, ale nawet w pewnym sensie opozycji. Ale myśli pan, no. Że obecna władza, czyli prezydent Janukowycz, jest gotowy, żeby zgodzić się na uczciwe śledztwa w tej sprawie i rozliczenie tych zbrodni? Ja zawsze występuję w tych celach ukraińskich, w takim podwójnym trochę kapeluszu, bo w jednym jestem analitykiem, w drugim jestem politykiem. Szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia, co ja myślę, analizując. To ma znaczenie, jakie mamy cele. Nie musimy tyle realizować, to trzeba mówić, że elementem wiarygodności jest wyjaśnienie, a za rok są wybory. To wyjaśnienie będzie z całą pewnością wpływało na werdykt wyborczy. Także i z drugiej strony my musimy pilnować, żeby ten werdykt wyborczy był w miarę sprawiedliwy, czyli żeby na Ukrainie doszło jeszcze do wyborów normalnych, które coś będą rozstrzygały. Ale mówiąc najogólniej, my nie możemy się dzisiaj zdecydować na taką sytuację, że zrywamy dialog i musimy czasami być w trudnych momentach, bo polityk czy dyplomata w takiej sytuacji, w jakiej my się dzisiaj znajdujemy, jest realnie w trudnym momencie, prawda? Bo człowiek chciałby powiedzieć, słuchaj, mi się to chciałby po prostu ostrze zareagować i też dzięki stół, niektórzy mają taką pokusę. Ale ci politycy czy dyplomaci muszą grać do końca po to, żeby zostawić sobie przestrzeń na realizację dobrej polityki. I na przykład wyobraźmy sobie, że na końcu będziemy sobie, nie wiem, ustąpić albo przegra wybory za rok, ale przecież Partia Regionów to jest połowa ukraińskiego społeczeństwa, może trochę mniej niż połowa dzisiaj, ale duża część ukraińskiego społeczeństwa popiera te partie. Więc my i tak musimy w niej widzieć partnera, tego czy innego polityka. Być może trzeba szukać kontaktu z tymi politykami z Partii Regionów, którzy są nastawieni proeuropejską, którzy dzisiaj milczą, no bo nie wiedzą co robić, bo przecież oni też liczyli na inny wybór rządu ukraińskiego. Także my tutaj musimy czasami zacisnąć zęby, powiedzieć, postawić jakieś warunki, powiedzieć, gdzie jest ta czerwona linia, poza którą dialog już nie będzie możliwy. Gdzie jest ta czerwona linia? Ja myślę, że ta czerwona linia przebiega tam, gdzie następuje śmierć kolejnych osób, gdzie następuje ograniczenie wolności obywatelskich w taki sposób, że opozycja nie może już używać tego faktu, że jest w parlamencie i może walczyć. Ale jeśli chodzi o śmierć i zabójstwa, to już to miało miejsce. Tak, i myśmy się do tego odnieśli, to nie tylko ja, tylko wielu polityków, a opozycja, nie możemy jej wyręczyć, ma w parlamencie prawie połowę parlamentu, przychodzi na głosowania, nie ma powodu, żeby cały świat prowadził politykę bez opozycji. Opozycja absolutnie uznaje ten stan rzeczy, który jest na Ukrainie, uznaje wynik wyborów, prowadzi negocjacje z rządu wręcz. Dlatego my musimy respektować także ten wewnętrzny układ sił. Nie możemy tutaj, myślę, pewnie na to, żeby samodzielnie podejmować